Witajcie, tu Ossi kości szybka wrzutka a dzisiaj na stole mamy Erlend NC czyli bardzo fajną dwuosobówkę z mechaniką zbliżoną do Geish z naszej księgarni jeśli oczywiście kojarzycie graliście, gra w której będziemy walczyć o przewagi na trzech teatrach wojennych na lądzie, powietrzu i morzu więc tak, mamy trzy właśnie te główne karty które tworzą nam te teatry. Mamy na ręce 6 kart. Te karty oczywiście należą do każdej z tych trzech kategorii. Mamy też punkty zwycięstwa. Standardowo musimy zdobyć ich 12, aby zwyciężyć grę. A także dwie karty, które na początku losowo rozdajemy i one nam mówią kto będzie pierwszym graczem. Pierwszy gracz zawsze wygrywa w remisach. A także jeśli będziemy chcieli spasować, a często to się będzie mimo wszystko zdarzać, bo wtedy przeciwnik dostaje mniej punktów. W zależności ile kart mieliśmy na ręce podczas pasowania, poddawania się, tyle przeciwnik. Dostaje punktów. No, jak widzicie, dla różnych, dla pierwszego czy dla drugiego gracza, to są różne wartości. Karty musimy dogrywać, oczywiście tak, żeby pasowały do odpowiedniego teatru. Choć jak widzicie, ja mam tu już przemieszane bo zagrywając karty oprócz ich siły mamy też ich zdolności. Karty z siłą 6 najmocniejsze karty żadnej zdolności nie mają, no ale na przykład ta karta z dwójką i z natychmiastowym z natychmiastową akcją mówi mi, że w kolejnej rundzie mogę sobie zagrać kartę do dowolnego teatru, no i dlatego też karta lądowa znalazła się tutaj na morzu. Oprócz tego mamy też zdolności z takim znaczkiem nieskończoności, które cały czas działają, czyli na przykład karty położone twarzą, czyli do góry nogami do stołu, są warte 4 punkty. Bo jeśli nie wiemy, co zrobić z kartą, albo mamy jakąś super taktykę, to możemy ją położyć do góry nogami, gdziekolwiek, i ona jest warta dwa punkty. Ale kiedy dzięki jakiejś zdolności będziemy mogli ją Odwrócić, no to będzie miała tyle punktów, ile ma. Oprócz tego będzie działała jej zdolność. No i tak to wygląda: będziemy mieli przepychanki, będziemy właśnie dokładać nowe karty, obracać sobie, obracać e, przeciwnikowi, e, dokładać, manewrować, no kombinować tak długo, aż albo ktoś nie spasuje, i wtedy dostaje się tyle punktów, ile jest na tych kartach, albo w momencie. Kiedy wszyscy zagramy wszystkie karty, wtedy jest rozpatrywane i sprawdzamy, kto ma gdzie przewagę. Tak jak już mówiłem, remis idzie na rzecz gracza pierwszego. No i w tym momencie sprawdzamy, kto zwyciężył. I zwycięzca dostaje 6 punktów. Wtedy ktoś uzbiera 12, gra się kończy. Kart dosłownie kilka. Każda ma jedną zdolności, jest tego naprawdę mnóstwo. Super one. Wyglądają, no, mówię, kart kilka zdonosi mnóstwo. No, tak naprawdę mamy po 6 kart w trzech tych rodzajach. Czyli mamy 18 minus te 3 szóstki, No to 15 różnych akcji do zagrania. Jeśli lubicie pojedynki, podobały Wam się gejsze, to ta Wam się z pewnością spodoba, bo jest bardzo, bardzo dobra. Erland C, oczywiście, polecamy. Dzięki do kolejnego filmiku. Cześć.